Bajkobujanie, czyli wystawę z pracami Ewy Pazyny, od niedawna oglądać można w Centrum Kulturalno-Artystycznym. To właśnie tu, 17 lutego, w sali wystawowej, odbyło się uroczyste otwarcie wernisażu. Ewa Pazyna jest graficzką, rysowniczką, ilustratorką, choć studia, które ukończyła, związane są z archeologią. Mimo to udało się jej połączyć te dwie pasje. Od ponad 20 lat ilustruję publikacje archeologiczne i spędzam długie godziny oglądając zabytki i rysując je w skali 1:1, więc zamiłowanie do detalu to jest moja praca zawodowa, a w wolnych chwilach po prostu takie rzeczy, jak tu widać. Prace prezentowane na wystawie powstały trochę przez przypadek, podczas kilkumiesięcznego pobytu Ewy Pazyny w Portugalii. Zepsuł mi się sprzęt, którym miałam rysować zabytki archeologiczne, a że przywiozłam ze sobą paczkę kredek, to dokupiłam tam na miejscu karton i wracając po 3 miesiącach miałam 30 parę prac, takich małych, a rok później w tym samym miejscu powstało jeszcze ponad 30 prac i to był jakby początek tego cyklu, który obecnie liczy, no nie wiem, 100 rysunków takich mniej więcej, jak tu widać. A widać przyciągające wzrok ferią barw, przepełnione detalami rysunki, powstałe, jak podkreśliła autorka, przede wszystkim przy użyciu wyobraźni. Do tego jeszcze kolorowe kredki, tusze, ołówek, koniecznie czarny karton, czasami akwarele lub farby akrylowe i praca gotowa. Tak oto powstają finezyjne i żartobliwe rysunki, portretujące pełen harmonii i pogody świat wewnętrzny artystki. Uroczystego otwarcia wystawy w Kozienicach dokonała pracownik Kozienickiego Domu Kultury, Halina Koryńska. Ona też powitała przybyłych na spotkanie mieszkańców i gości, wśród których znaleźli się między innymi przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Edward Pułkowski oraz sekretarz gminy Głowaczów Piotr Kozłowski. Następnie kilka słów o autorce prac opowiedziała komisarz wystawy Agnieszka Bieńkowska. Głos zabrała też sama Ewa Pazyna, która opowiedziała krótko na temat swoich działań twórczych. Wśród wielu powstała też autorska książka artystki. Zbiór 14 bajek i rysunków wydany został w 2011 roku. To jest właśnie takie dzieło autorskie, już bardziej autorskie chyba nie mogłoby być. Zostało wydane też własnym sumptem przez zaprzyjaźnioną agencję reklamową. No i jest takim żartem na zimowe wieczory bardzo, albo na letnie popołudnia też. Jednego z opowiadań można było posłuchać podczas wernisażu. Na tym nie koniec atrakcji. Wśród publiczności wylosowano osobę, która otrzymała jeden z rysunków artystki. Podczas spotkania przygotowano też ćwiczenia z wyobraźni, polegające na dopasowaniu przez zgromadzonych tytułów do poszczególnych prac. Obrazy Ewy Pazyny znajdują się w prywatnych kolekcjach zarówno w kraju, jak i za granicą. Prezentowane były też wielokrotnie na różnego rodzaju wystawach zbiorowych i indywidualnych. Te znajdują się w Centrum Kulturalno-Artystycznym oglądać można do 4 kwietnia.